Sobota, jesteśmy już na miejscu. Godzina 10. Tutaj zobaczcie, ile mamy hal. Tam jest hala numer 15. Nasze stoisko, z tego co pamiętam, z dnia wczorajszego jest na stoisku numer 7A. Właśnie się tam udajemy. Zobaczcie, o godzinie 10 ile już samochodów. Musieliśmy kawałek dalej stanąć. A Szymon zaraz dojdzie. Jakkolwiek to brzmi, Szymon zaraz dojdzie. Także jest dobrze. Po śniadaniu białkowodu pompował całą noc. Nic nie rośnie. Wiem właśnie. Czy białko? Ja tam lew razu piję i zobaczcie co się dzieje z bicepsem. Zobaczcie co się dzieje z bicepsem. Tam można dopełnić wszystkich formalności, kończąc na losowaniu numeru startowego akademickiego 11.15. Zaczęło działać. Właśnie idziemy po Szymona. Siema. Co tam? Witam pana, co tam? Ja właśnie po Ładę idę. Zapomniał wejściówki. Czekaj, gdzie on jest? Panowie go puścili. Ja się zgubiłem? Szukam cię i szukam, bo źle poszedłeś. Siema. Nie ma. Dobrze, idziemy. A co, tu cię wpuścili? Tak. Czyli tylko na halę, tak? Tam jest wejście, wiesz, tam jest wejście takie główne, nie? No. A ty poszedłeś, powiedziałeś, jestem tirem, kurwa. I wjechał. Dobra, idziemy. To do zobaczenia na miejscu. Do zobaczenia. Co, mówią się tam obejść, wiesz, naokoło, tak? Ale poszedłeś, a miałbym gdzieś bliżej tędy. Jestem ciężarówką i cię wpuścili. Wiedziałem, mam dostawę. Mam tu żarcie jakieś. To jest fit food, a nie lecki smak? Może być dla ciebie. Chyba się nie zepsuło jeszcze. Czekaj, telefon dzwoni, dzięki. A to? Żarcie. A skąd to? Patelin. Tak? Moje. Dzięki. Szymon Łada zdradza Olin. Tylko próbuję. Aha, tylko próbuję. I co? Smakuje? Chytny! Ja tutaj wkleję co innego, wiesz. Przepyszne. Aż mnie czepie. Mówię, że to mało. Czy to jest dobrze? Spoko, czy jest obecny smak? Nie, nie. Z Tadeuszem Sowińskim
dietetykiem pewnie w większości z Was znanym. Ostatnio coraz głośniej o nim. No i on, gdy tylko usłyszał ten aspekt glutenu, no to tutaj kategorycznie mnie nastawił na nie. Pod takim wręcz nawet zastrzeżeniem, że wszystko co może zawierać, bo takie informacje się pojawiają na opakowaniach produktów z tytułu tam procesów produkcyjnych i tak dalej, też należy odrzucić. Także ja się tego trzymam, no teraz już marzy mi się jakiś tam glutenowy burger czy pizza czy coś takiego, ale poczekam sobie do zawodów, niech ten stan zapalny, który ma wystąpić w Wielicie, sobie wystąpi po zawodach, a na razie nie chcę upośledzać po prostu tej całej motoryki. Też błąd był, podejrzewam, swego czasu u mnie taki, że ja zaniedbałem tą materię i mimo bardzo dużych ilości jedzenia nie notowałem takiego progresu jak teraz. Teraz było to dużo lepiej skomponowane, no i też bo nie chodzi o to, ile zjemy, tylko ile tego po prostu przyswoimy. Także teraz mam wrażenie, że dużo lepiej wykorzystuję te składniki odżywcze dzięki tym zmianom, no i jakiś tam progres w skali ostatniego czasu podobno zanotowałem, także tak to wygląda. No, ale chcę określić, czym różni się, najprościej mówiąc, bycie amatorem, tak, od bycia zawodowcem w tej kategorii? Being a pro, it's much more responsibility, I guess, in my view, because everything requires money now. When you are amateur, it's all about to get your name out there, you know, so you can't charge for anything. In my time, I don't know now. So you're a pro, you know, you have to carry that and you have to charge. Because you're professional now, you know, but of course you have to charge and you have to know how to put yourself out there, because I see a lot of girls become pro, or they are pro already and they don't know how to market themselves. I know pros, they have titles, big titles, much bigger than mine, and they have no sponsors. Dobra, wracamy z kongresu z Larisą. Tutaj jeszcze po drodze zakupiłem ten tak zwany pas na ciśnienie brzuszne, czyli ten taki gorset fitness, który fajnie, że tak powiem, modeluje mięśnie skośne brzucha i powoduje mniejszą pracę tej całej tłoczni brzusznej. Ale to już możecie sobie poczytać na fanpage'u Grupcety Fitness. Teraz jesteśmy znowu na stoisku Hammer Strange i Sixpack Nutrition. Dobra, pora coś zjeść chyba. Zobaczmy, co tu mamy. Zawsze zaczynam od napojów. Dostaję je od razu. Nic, śmiechnie się pali, nie pan dalej chodzi sobie. Ale ja bym prosił jednak ten niebieski albo żółty, bo ten ma tu wiele. Można wyjść, może zrobić numer, co wiele.
Samolot leci. Kochani, tor przeszkód ustawiony. Ostatnia grupa się już niecierpliwi. I niebawem rozpoczyna. Jest gość, który jest iluzjonistą, nie? I po mówi tej tak, grupie wszystko żeby Krzywy podpisał jakąś kartę. Będziemy mieli trzech. A ten cyk mówi, że najlepszych trenerów, najbardziej sprawnych. Z kieszeni ten. Którzy w dniu rozwijasz, że na koniec wypluł tą kartę. Mieli. Ej, chłopie, przygotować oraz poprowadzić trening z Markiem Flączym. Siemano, tu iluzjonista Przemysław Liskę. Głównie tutaj Marko. Specjalnie dla Hammer Strange Body Park dzisiaj. Sztuczka. Szybka. To ona pilnuje. Mam ze sobą coś, co się nazywa laleczką wód. Jak chcesz, to możesz sobie sprawdzić tą laleczkę, dotknąć, zobaczyć. Ostatnia grupa mężczyzn. Później grupa kobiet. A w dniu jutrzejszym. Laleczka, jeszcze plecy. Oczywiście Państwa. Plecy. Widzę, że już Państwo się tutaj gromadzicie, co niezmiernie nas cieszy. To jest ciekawe, ta laleczka ma jedną bardzo ciekawą cechę, mianowicie w moich dłoniach. Słuchajcie tutaj, na stoisko larki, ostatnia zmagania grupy trenerów. Trener roku 2016. Sebastian również uważa, ciekawe, że, to nie ma najważniejsze wydarzenia tego roku w branży fitness. Kochani, zapraszam, mocno. 2 minuty, rozpoczynamy ostatnie zmagania mężczyzn. Przedstawię za chwilę 5 ostatnich sylwetek mężczyzn, a później o 15 nie może was zabraknąć w momencie, kiedy na tym torze przeszkód staną piękne, wspaniałe, niepowtarzalne. Dzięki, sama wstała. Kobiety. Także później o 15. Kobiety, godzina 14, już za dosłownie. Nie wstaje nogi. Mężczyźni. No, że tak powiem, tobie leży. Ostatnia grupa. Zrób, żeby wstał. Czyli patrzy na buty, ale buty stoją na szafie. Tak. Poddaję się. No, dzięki bardzo. Dzięki. Naprawdę, świetna sprawa. O, dobry gość. Even after all this time, fear can grip me and I will somehow. I could see it in your eyes. Przypomnę nowy jest. Chociaż nie powinnam tego publicznie mówić. Bezlaktozowy. Na mleku bezlaktozowy. No. Dobra, idziemy dalej. I am fear no more. I hope you realize you kept me alive. Nie za słodkie? Nie, właśnie będzie super. A przed treningu ci dobra. Zgadnij, to jest białko, to jest próbka białka. Kola i? No nie wiem. Kola, limonka, tak? Limonka, bardzo dobra. A na jaki trening dziewczyny się wybieracie? Siła. O, akurat. Siła, to wystarczy, siła tylko. Czekaj, bo to się nie nagrało jeszcze raz. Fantastyczne, polecam. Proszę bardzo, białka dla ciebie. Szkara, pogoda, szyby niebieskie. Od telewizoru. Szkara, pogoda. To co, właśnie jedziemy na trening do siłowni BH Powiet Gym, która jest oddalona od Poznania 40 parę kilometrów. To jest dokładnie Grodzisk Mazowiecki, tak? Grodzisk Mazowiecki. Co zrobimy, nie wiem, my z Michałem robimy nogi. Pamiętajcie, jazda na gapa jest jak jazda bez gumy. Taniej, ale niebezpiecznie. Nie wiem, do czego to było, pewnie do twojej... To się wytnie, kurwa. Witam serdecznie, Bartek Wiśniewski. Cześć. Się witaliśmy na targach. Mateusz. No. Właściciel, tak? Tak jest, zapraszam. Dobra, idziemy.
Mamy dla was podarunki. Super, zapraszam. O, zobaczcie, jaka siłownia. Cześć. Dobra, to dzisiaj robimy z właścicielem BH-powca. Robimy trening nóg. Postaramy się wykorzystać jak największą ilość kamerów do tego treningu, żeby po prostu wykorzystać je, nie? Tak jest. Mamy tu jesteśmy, musimy wykorzystać to, co jest. Tutaj oddamy kamerę żonie właściciela, czyli pani właścicielce, można tak powiedzieć. No i co? No i zaczynamy. She moving, got me moving. She moving, got me moving. Pick it up, speed it up, her body in full swing. She giving it everything she got. Through a wink and a smile with her bottom lip, yes I'm down. No more pulling up the walls, we getting involved. Sprinklers going off, so steadily showing off. They peeling off the walls, I'm swaying back and forth, it's on. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. Got me on it, yeah. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. It takes two, baby. Shake it all night like a king of surprise, hit it down. All your mics bubbling, spreading everywhere while you're waving your hands in the air. You too cool, baby. She's so hot, she's cold, she's both, she knows. I'm with you, lady. Wherever you go, everything about you makes me wanna move. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. Got me on it, yeah. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She's so intricate, I'm so interested. She slows it down. Sweat dripping off her cheeks, she's that hot indeed. She moves me like a dream. Precioso, baby girl, got soul. I want her body. She can move some things, she yeah. Everything about you makes me wanna move. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. Got me on it, yeah. She moving, got me moving. She moving, got me moving. She moving, got me moving. Przypnijcie po prostu łapy. Ale pozdrawiam wszystkich klubowiczów, BH-powiec Zim, grozi sobie. Zapraszamy, rewelacyjna na siłownię, naprawdę. Jest gdzie poćwiczyć, zrób taki pogląd. Rzut, że tak powiem. 100 wyższe, nie? Dobra, przypinajcie łaskę jeszcze. A teraz idziemy na wieś. Tak jest. Dobra. Dobra, ostatnie kilka sekund żywotności baterii, ale to już chyba tak na serio ostatnie, bo już mruga od dobrych kilkunastu minut, więc pewnie zaraz się wyłączy. No i widzicie, po treningu w BH-powcu jesteśmy w restauracji także tego oto pana. No i zafundował nam... Cicho bądź, bo nagrywam teraz. Ja też. Nie obchodzi mnie to. Tu jest za mało miejsca dla nas, powiem. Idź stąd. Brawo większego. Dobra, no i mamy burgerki tutaj. 100% wołowiny. Tak, ryż z kurczaczkiem i warzywami. Burgerek. No, Obama to już się zabrał. Ja to już wjechałem na osób. Dobra, zobaczymy, czy to będzie koniec dzisiejszego dnia, czy jeszcze nagramy coś z hotelu. Także koniec, że tak powiem, drugiego dnia. I nie kapie. Tak jest. Piątek dobiega końca. Ja wam powiem dlaczego. Ja wam wszystko to powiem. Bo wiesz, ja u mnie gastronom jestem, no? To jest wykształcenie, nie? Dobra, zaraz się pewnie wyłączę. Magister, inżynier, który zrobiłem w Poznaniu, a później zrobiłem gastronom na Adlerstwie. A teraz doktorat na WF.